tą walkę. Myślę, że nie będzie to niespodzianka. Wygrywa Robert Szatecki! Którego przeciwnikiem będzie Wiesław Kurek! Paweł już w szlankach. Wiesław w czarnej szacie właśnie wszedł. Wiesław przygotowuje się do walki. Paweł woli się przywitać z publicznością, zaskarbić sobie państwa sympatię. Ja tylko dodam, że Wiesław jest zwycięzcą turnieju Miecza Długiego, który odbył się przedwczoraj tutaj właśnie w tych szlankach. Obaj doskonali zawodnicy. Natomiast Paweł w białej szacie wczoraj w walkach 21 na 21 otrzymał nagrodę Fair Play. Przygotowują się. Mirosław Markowski i Marcin Janiszewski. Jesiu! Dajesz! Jeden się pyta. Rycerze już bardzo zmęczeni. I tutaj już, kiedy minęło większość czasu, tutaj jest najlepszy sprawdzian. Jeden. Koniec czasu. Najlepszy sprawdzian tego, który lepiej przygotowywał się przez cały rok. Właśnie tutaj, na ten turniej. Oj, Wiesław padł, ale Paweł go podnosi. Brawo na nich! Paweł jest Paweł Pytel! Drodzy państwo, wygrywa Wiesław Kurek! A w szlanki wzywam Mirosława Markowskiego, już jest! I jego przeciwnika, Marcina Janiszewskiego, w białej szacie. Obaj pięknie pokłonili się damom. Mamy zawodnika z Będzina, więc trzeba było na smoka. Ula!
Przygotowują się Jakub Sobczak i Michał Filipecki. Przygotowują się Jakub Sobczak i Michał Filipecki. Znów próba nerwów, ten kto ma lepszą kondycję, jeszcze więcej siły zachował na koniec walki. Teraz ma szansę zmienić losy punktowe. 3, 2, 1, koniec czasu! Ostatnie uderzenie było po czasie. Ładnie przeprosił za to uderzenie, już nie zdołał go zatrzymać. Krzyknęliśmy koniec czasu, ale uderzenie już było trafione w ruch. Słuchajcie, dzwona do wszystkich. I za ten dyskotek. Tak jest. Będą wiedzieć, jak się zachowywać. Przed ogłoszeniem możemy. Mówić to z mikrofonu?